8.37 przy telefonie Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. PGNiG zawarło z Gazpromem aneks do kontraktu jamalskiego. Dostaniemy około 1,5 miliarda dolarów nadpłaty za gaz. Jak to możliwe? Jak do tego doszło, że Gazprom będzie cokolwiek zwracał innej firmie? Gazprom zaczął się zachowywać w sposób cywilizowany wobec Polaków. Przegrał sprawę w sądzie. Sąd, Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie uznał, że Polacy płacili za dużo za gaz od 2014 roku i należy uzupełnić im należność za te nadpłaty. To znaczy te 1,5 miliarda dolarów, prawie 6 miliardów złotych, to są pieniądze za przepłacony gaz. Gazprom w końcu podporządkował się temu wyrokowi. Na początku wystawił faktury z wyższą ceną, potem zrewidował te faktury i w końcu się podporządkował. Ten aneks rozstrzyga spór. Gazprom działa zgodnie z literą prawa i jest to pewne nowum w relacjach z tym partnerem. Możliwe prawdopodobnie dzięki temu, że mamy wybór, bo tam, gdzie Gazprom dalej może, mówiąc kolokwialnie, cisnąć, tam ciśnie. Przecież aktualnie media rosyjskie grożą przerwą dostaw gazu na Białoruś. I to pokazuje, jak dobrze, że jesteśmy już po tej drugiej stronie gazowej kurtyny, w tej części świata, która może sobie radzić w sposób cywilizowany z Gazpromem i ma wybór. Dlaczego Białoruś może zostać odcięta od dostaw gazu? Co Rosja chce tym osiągnąć? No pewnie nie zostanie odcięta, ale są rosnące napięcia w relacjach energetycznych, politycznych między Białorusią a Rosją. Łukaszenka nie chce oddawać resztek autonomii Moskwie, natomiast Moskwa chce wykorzystać energetykę do usuwania tych resztek niezależności Białorusi. Są spory o cenę dostaw ropy, teraz spór o cenę dostaw gazu. No i pojawiły się nieoficjalne pogłoski o tym, że Rosjanie mogliby przerwać dostawy gazu. I to jest taki klasyczny zabieg pozwalający rozpoczynać negocjacje od wykręcenia ręki partnerowi. I to jest możliwe tylko dlatego, że Białoruś właściwie nie ma własnej polityki gazowej. Jej gazociągi należą od 2011 roku do Gazpromu. Zostały sprzedane w zamian za to, że Gazprom darował któryś tam z kolei dług Białorusinów. Teraz wyliczył sobie nowy dług. Według Mińska tego długu nie ma. Polska jest w całkiem innej sytuacji. Takie dziwne wschodnie gry już nas na szczęście nie dotyczą. Gazprom może się podporządkować wyrokowi sądu. Gdyby tego nie zrobił, prawdopodobnie skończyłoby się jeszcze większą karą. A ze względu na to, że Unia Europejska potrzebuje mniej gazu przez to, że jest koronawirus, przez to, że inwestuje w inne źródła energii, Gazprom musi walczyć o każdego klienta. I teraz wygląda na to, że zależy mu na kliencie polskim, który może poprawić bardzo złe wyniki tej firmy. Ona w pierwszym kwartale straciła ponad połowę przychodu ze sprzedaży gazu, więc nie czas kręcić nosem, nie czas pomachiwać szabelką w stronę Polaków. Czas rozmawiać. No i ta rozmowa odbywa się w końcu w sposób cywilizowany. A jak pan skomentuje między innymi słowa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Borys Budka, w związku z tym wyrokiem i zwrotem dla nas 6 miliardów złotych, powiedział, że to jest tak naprawdę atak rządowej spółki, oczywiście tutaj w domyśle PGNiG, na prywatne przedsiębiorstwo, czyli Gazprom. Ci, którzy dziś się z tego cieszą, nie rozumieją, że jutro może to spotkać ich firmę. W dodatku taki ruch psuje relacje z Rosją. No to jest absurdalna wypowiedź. Widziałem, że zniknęła z Twittera. Wydaje mi się, że pan przewodniczący nie zapoznał się dobrze z sytuacją, bo przecież chociażby Jerzy Buzek z jego ugrupowania wypowiada się całkiem inaczej na ten temat. Nie warto tutaj zaczynać sporów politycznych. No po prostu PGNiG jest polską firmą. Czy będzie rządzić PiS, czy Platforma, czy cokolwiek innego. I PGNiG wygrał spór sądowy, dzięki któremu Polacy odzyskają ponad 6 miliardów złotych. No to po prostu możemy się cieszyć. Nie warto robić wokół tego polityki. No to jest kuriozalna wypowiedź. Trudno mi się odnieść do niej, bo tutaj nie ma jakiegoś merytorycznego argumentu. No, Polacy wygrali spór sądowy z Gazpromem. Nie jest to żaden atak. Wyrok legalnego sądu daje nam 6 miliardów złotych i mamy się z tego nie cieszyć. No bardzo dziwny komentarz, ale widziałem, że zniknął z Twittera, więc może pan przewodniczący już sobie przemyślał tę sprawę. Ja jeszcze zdążyłam go skopiować i zdążyłam go przeczytać, no ale tak, na wszystkim można robić kampanię, na wszystkim można robić politykę. Jeżeli mówię o kampanii prezydenckiej i mówię o kampanii wyborczej, to wiem, że Biznes Alert pytał poszczególnych kandydatów, jak widzą rozwiązania związane z energetyką dla Polski. Co pana najbardziej zdziwiło? Co pana najbardziej zaskoczyło? Ciekawi mnie Szymon Hołownia, który mówi, że nie chcemy atomu, że chcemy mieć 100% OZE w sytuacji, kiedy
Niestety nie da się osiągnąć miksu 100% OZE, zaczynając z 80% węgla, jak Polska w przeciągu tak krótkiego czasu, jak proponuje to Szymon Hołownia. Z drugiej strony mamy bardzo konstruktywną propozycję Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że trzeba w końcu znaleźć jakiś konsensus polityczny wokół polskiej polityki energetycznej do tym razem 2050 roku. To brzmi dobrze, natomiast w praktyce może być różnie, bo nasza strategia energetyczna do 2030 roku czeka 4 lata na akceptację rządu. No nie wiem, czy prezydent Trzaskowski doprowadziłby do przełomu w tej sprawie, ale szukanie konsensusu, poparcia szerokich rzesz społecznych dla takiego rozwiązania, rozwiązanie przejrzyste, gwarantujące sukces takiej polityki, no to jest dobry sygnał. Mieliśmy komentarze też Krzysztofa Bosaka, który opowiedział się jednoznacznie za atomem. Tutaj słabością takiego stanowiska jest nadal brak finansowania elektrowni jądrowej w Polsce. Jeżeli Krzysztof Bosak chciałby promować atom, no to musi od razu przedstawić jakiś pomysł, jak sfinansować ten atom. Do tej pory nikt w Polsce takiego pomysłu nie przedstawił, tylko o nim mówi publicystycznie. No więc każdy z kandydatów zajął stanowisko. Bardzo dobrze, że mamy elementy merytoryczne w tej kampanii pełnej elementów niestety niemerytorycznych, ale prawda jest taka, że prezydent może generalnie wspierać politykę energetyczną kraju, nie może w dużym stopniu na nią wpłynąć. Ciekawa jest deklaracja Trzaskowskiego, że on nie poprze na przykład żadnej ustawy, która będzie niezgodna z celem neutralności klimatycznej. To oznacza, że obrona węgla po poparciu przez Polskę tego celu neutralności klimatycznej będzie praktycznie niemożliwa, jeżeli prezydentem będzie Rafał Trzaskowski, bo on będzie blokował wszelkie ustawy, które bronią węgla, no bo one nie będą zgodne z celem neutralności klimatycznej. No to jest bardzo ważny sygnał na przykład z punktu widzenia Śląska i górników. Tak jak pan powiedział o Śląsku i górnikach, niedawno na antenie Radia Wnet rozmawiałam z przewodniczącym Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej. Mówił on o tym, że czekają na pieniądze z rządu za te 100% wynagrodzenia za przestój na kopalniach. A pan jak patrzy na to, co się dzieje teraz w polskim górnictwie i w związku z tą sytuacją i koronawirusem i jakimś takim spojrzeniem trochę na przyszłość? Koronawirus wyklucza dyskusję o jakichś dodatkowych apanażach, o różnych premiach, które wiążą się z wydobyciem węgla, no bo pieniędzy teraz już naprawdę nie ma. Natomiast koronawirus nie zmienia stanu dyskusji na temat reformy górnictwa, która idzie naprzód bardzo powoli. Związkowcy w dużej części zgadzają się już na zmiany, ale faktycznie nie mają teraz godnego partnera w Ministerstwie Aktywów Państwowych, bo górnictwo spadło na ministra aktywów państwowych, Jacka Sasina, który zajmuje się liniami lotniczymi, wszystkim, całą gospodarką właściwie. No i to górnictwo może przez to nie mieć priorytetu, po prostu może nie wystarczyć czasu panu ministrowi na zajęcie się tym tematem. Warto byłoby wyznaczyć jakiegoś ministra do spraw górnictwa. Tak, to przypomnijmy, że pan Adam Gawęda został odwołany w tym najcięższym okresie, w okresie epidemii koronawirusa, ze swojego stanowiska. Był on pełnomocnikiem rządu do spraw górnictwa i reformy górnictwa, tak. Ale pan powiedział w swojej wypowiedzi kilka minut temu o tej strategii energetycznej dla Polski. My rozmawialiśmy rok albo ponad rok temu na antenie Radia Wnet, że do końca 2019 roku ta strategia energetyczna dla Polski miała być rozpisana. No jeszcze tak, jak ministrem, takie były deklaracje. Tak, jeszcze jak ministrem energii był pan Krzysztof Tchórzewski, to się o tym mówiło. I co dzisiaj z tą strategią energetyczną? Jak możemy mówić o rozwiązaniach dla Śląska? Jak możemy mówić o jakichkolwiek rozwiązaniach, nie mając najważniejszego planu? No nie mamy tego planu, rząd dalej go nie zaakceptował i ja już czekam 4 lata na to, między innymi na antenie Wnet. Dyskutujemy o tym już od 4 lat. Ale to co się dzieje, panie redaktorze? Gdzie jest opór? Gdzie jest problem? Wydaje mi się, że ta polityka energetyczna będzie musiała być zrewidowana i być bardziej zielona. To prawdopodobnie nie spodoba się na Śląsku, dlatego przed wyborami, kolejnymi już z rzędu, politycy mogą się obawiać deklaracji w tej sprawie. Warto spojrzeć też, że prezydent Andrzej Duda bardzo mocno broni górników, bardzo mocno broni Śląska, no bo hucha i dmucha na ten region, bo to jest swing state, od którego może zależeć wynik wyborów w Polsce generalnie, także tych prezydenckich. Więc może tym razem to jest powód, dla którego nie mamy rozstrzygnięcia, no ale nie można w nieskończoność tej debaty przeciągać. Polacy też rozmawiają właśnie teraz z Komisją Europejską o wsparciu sprawiedliwej transformacji. My musimy mieć plan zmiany energetyki, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy w ramach polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która pomoże nam
zmienić energetykę, ale nie dostaniemy tych środków, jeśli nie pokażemy konkretnego planu. To smutne słowa, że ten plan przez tyle lat jest kształtowany i nie da się go w jeden jednoznaczny sposób określić. Panie redaktorze, umawiamy się, że to dosłownie na ostatnią minutkę, nie wiem, czy się da to opowiedzieć w jednej minucie, ale w następnym programie to rozszerzymy. Niemcy niedawno przyjęli strategię wodorową. Cóż to za strategia i jak to ma mieć wpływ na energię w ogóle w Europie? Na świecie? Spróbuję. W minutę włączam stoper. Wodór to paliwo bezemisyjne. Można go wytwarzać z pomocą nadwyżek energii z odnawialnych źródeł energii lub na przykład przetwarzać w tym celu gaz. Niemcy postanowili, że wodór będzie ich kolejnym technologią, którą będą eksportować. Chodzi o zielony wodór z OZE. Chcą być liderem tej technologii, chcą ułożyć wielkie pieniądze na transformację. W ten sposób wodór może być na przykład magazynem energii. Może pozwolić na to, żeby stabilizować odnawialne źródła energii i spełnić marzenie o 100% OZE w miksie energetycznym, tak jak marzy na przykład Szymon Hołownia, czy właśnie Niemcy jeszcze od lat 70. XX wieku. Tylko że do tego celu można dojść stopniowo. Niemcy twierdzą, że inwestycja się na końcu zwróci, będą liderem, będą eksportować te technologie, może także do Polski. I Polska musi teraz rozstrzygnąć, czy chce podobnie jak Niemcy zainwestować w tę nową falę innowacji z ryzykiem, że będzie tylko naśladowcą Niemiec, szukać własnej ścieżki, ale też zrezygnować z tej premii bycia innowatorem. Alternatywa to wodór z gazu, który w Polsce może się sprawdzić. Zobaczymy, czy tak będzie. W Niemczech wodór z gazu może oznaczać dostawy przez niesforny, niesławny Nord Stream 2. I taka może być inna twarz polityki klimatycznej. Niemcy przejmują prezydencję w Unii Europejskiej od lipca tego roku, więc zobaczymy na pewno szereg regulacji wspierających wodór, a być może wspierających dostawy wodoru przez Nord Stream 2. Dlatego Polacy muszą bardzo bacznie brać udział w tej dyskusji, przypominając także o bezpieczeństwie dostaw. Bardzo dziękuję. O tym wodorze i o tej całej strategii niemieckiej jeszcze będziemy mówić na antenie Radia Wnet. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. 8:50 na naszych zegarach, a my ekspresowo będziemy dzwonić już do artystów. Za kilka chwil porozmawiamy między innymi o tej branży i o tym, jak radzą sobie oni podczas tego ciężkiego czasu.